Cześć, witam Was w ceremonii i kulabuli w plemie Hamerów. W tej chwili dziewczyny sprowadzają się w amok i będą biczowane, a następnie chłopak podejmie się próby skakania przez byki. Kierowca dowiedział się, że w okolicy odbędzie się egzamin dojrzałości młodego hamera u kuli. Wszyscy idziemy wspólnie na ceremonię u kulabuli. Razem tutaj z hamerkami, które obwieszczają słynną nowinę. Hello? 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 Gdy młody hamer czeka z boku, kobiety z jego rodziny skaczą i wprawiają się w trans. Proszą o chłostkę, w ten sposób okazując swoje oddanie. Blizny po biczowaniu będą potem świadectwem ich odporności na ból i ozdobą. Jesteśmy podekscytowani, bo taka ceremonia nie zdarza się codziennie. Podczas moich poprzednich wizyt w Etiopii nie udało mi się jej doświadczyć. Właśnie siedzimy sobie razem tutaj z plemieniem hamerów na skórach od kózek. I czuję się, jakbym tutaj mieszkała co najmniej. Mam tutaj zrobiony daszek, jestem w cieniu. A skwar ogromny i czekamy na skok przez kilka byków, który wykona chłopak, który ma zostać dzisiaj dojrzałość, tak? Od dzisiaj będziemy mieć już żonę. Powiem Wam, że jest to wspaniałe uczucie, bo ja się czuję, jakbym była uczestniczyła w tej ceremonii. I mam takie poczucie, że oni właśnie wszyscy jakby nie gniewają się, bo ja nie mogę zdjęcia, ale nie mogę gościem. Teraz podają mi skórę, żebym usiadła i właściwie siedzę koło nich, także bardzo fajnie. Gdy słońce zaczyna zachodzić, mężczyźni zaganiają byki na plac. Za chwilę będzie odbywało się błogosławieństwo dla chłopca, który będzie stanie się dorosłym. A na zakończenie będzie czyli cała starszyzna, wszyscy tutaj z wioski, panowie. Takiego wyjazdu nie miałem. Powiedz tutaj, co czujesz? Czujesz się, jakbyś była jedną z hamerek? I tak. Andrzej? Chciałbym być, ale hamerem raczej, nie bitą hamerką. Nie chłostaną. Tak. Tym, co chłosta. A Iwonka? Ja to już tu jestem, także wiesz. Rafał, co czujesz, jak tu jesteś? Słucham? Co czujesz, jak tu jesteś? Co czuję? No, że tak powiem, rzadko kto ma okazję takie rzeczy zobaczyć. Tylko w telewizji, a my to widzimy na żywo i to jest piękne. To też jest kultowo w telewizji. I nawet to jest inaczej zupełnie, nie? Bo to jest... Do końca. Takie są nasze wrażenia. Pozostali turyści, którzy tak jak my zapłacili za wstęp na ceremonię, gromadzą się na placu. Hamerzy próbują ustawić byki w rzędzie.
Całkowicie nagi i kuli musi przeskoczyć przez byki, aby potwierdzić swoją dojrzałość. Udało się. Opuszczamy wioskę Hamerów. Oni będą się bawić jeszcze przez 3 dni.